Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest mój drugi debiut w przeciągu ostatniego miesiąca. 5 tygodni temu w roli pierwszego trenera, dzisiaj w roli pana, który odpowiada na wasze pytania. Mam nadzieję, że sprostam zadaniu, które mi postawiliście. Mamy dzisiaj 8 pytań, na które chciałbym odpowiedzieć, które zadali kibice bądź kilka znanych mi osób. I mam nadzieję, że fajnie wszystko wypadnie. Jeżeli chodzi o pytanie numer 1, pytanie zadał pan Dawid. Spytał się, czy poprawa wyników to klasyczny efekt nowej miotły, czy niekonwencjonalnych metod szkoleniowych trenera. Myślę, że nie ma czegoś takiego jak efekt nowej miotły i ja patrzę z perspektywy czasu. Wiadomo, przychodzi nowy trener, ktoś chce się bardziej pokazać, ktoś mniej, ale ja tu byłem już od 2,5 roku i znałem tych wszystkich zawodników, wiedziałem na co ich stać i oni, jedyne na czym mi zależało, to żeby poprawić ich pewność siebie i żeby naprawdę ich uświadomić w tym, że są świetnymi piłkarzami, bo ja nigdy nie będę mówił, że ten zespół, że czegoś temu zespołowi brakuje. To są świetni zawodnicy. Pokazują to w ostatnich 5 meczach, bo dawno już takiej serii w Rybniku dobrej nie było. Mam nadzieję, że będziemy ją kontynuować. A co do metod treningowych, no to od razu po tym, jak otrzymałem tę propozycję od pana prezesa, uznałem, że tu dużo trzeba pozmieniać. Począwszy od współpracy z Mosirem, po jakość treningów i po nowe ustawienie meczowe. Myślę, że udało się to wszystko poprawić już w pierwszym tygodniu, a teraz efekt tej całej pracy wychodzi w kolejnych kolejkach, bo wyglądamy na boiskach coraz lepiej, stwarzamy mnóstwo sytuacji bramkowych i patrząc z perspektywy tych 5 meczy, wreszcie mamy stosunek bramek większy na korzyść bramek strzelonych niż bramek straconych, więc ustawienie jest ofensywne, zawodnicy dobrze się w tym czują i myślę, że idziemy w dobrym kierunku, a przy okazji jak drużyna dobrze wygląda, to wypadałoby, żeby trochę kibiców więcej przyszło na boisko i cieszyło się z nami z tych dobrych wyników. Także już zapraszamy na sobotni mecz ze Stalówką. Jeżeli chodzi o pytanie numer 2, zadał pan Przemek Nagrodzki. Jaki cel na sezon? Zakładane coś więcej niż utrzymanie? Na samym początku chciałbym powiedzieć, że mój cel jest taki, że chcemy wygrywać w każdym następnym meczu. Nie myślimy, co będzie za 2-3 tygodnie. Ostatnio rozmawiałem z naszymi wspaniałymi kobietami, które pracują w klubie i zadałem pytanie, z kim gramy za 2 tygodnie. No i tak to też wygląda, że koncentrujemy się tylko i wyłącznie na tym przeciwniku, który jest w najbliższą sobotę i wszystko przygotowujemy pod tego przeciwnika. Też chcemy zmienić trochę, bo do środy zespół już wie, jak będziemy grali w sobotę, jakim ustawieniem, jak będzie wyglądać nasza taktyka na mecz, a czwartek i piątek to jest wyluzowanie organizmu i łapanie takiego powiewu świeżości. Więc nawiązując jeszcze do pytania, tak jak mówię, w każdym meczu chcemy zdobywać 3 punkty i to jest dla nas najcenniejsze, najważniejsze i na pewno tego nie zmienimy, a cel sam się wyklaruje. Jeżeli będziemy wygrywać, wiadomo, będziemy grać o coś dobrego. Ale o co, to zobaczymy w przyszłości. Trzecie pytanie pani Marta Kicińska. Jakie to uczucie być najmłodszym i przy tym niepokonanym trenerem na szczeblu centralnym? Fantastycznie. Naprawdę bardzo się cieszę, że dostałem szansę, ale myślę, że na to mocno pracowałem i na to zasłużyłem. Udowadniam, że i myślę, że cały klub się z tego może cieszyć, że postawienie na najmłodszego trenera nie równa się temu, że jest jakaś niepewność, są słabe wyniki bądź są jakieś negatywne emocje. Okazuje się, że najmłodszy nie znaczy najgorszy, najmłodszy nie znaczy, że jest brak doświadczenia, wręcz przeciwnie. Potrafimy wygrywać z bardzo mocnymi zespołami. Potrafiliśmy wygrać z zespołami, które prowadzili bardzo doświadczeni trenerzy, czy Piotr Rzepka, czy w Bełchatowie trener Pawlak, którzy naprawdę są oszlifowani już na poziomie drugoligowym i patrzę z perspektywy tego, ja jestem bardzo pewnym siebie człowiekiem i wiem co robię, wiem, że dobrą robotę robimy na treningach, chłopaki świetnie pracują i patrząc z perspektywy całego czasu, w moim przypadku akurat wiek nie gra, nie ma dużego znaczenia, wiadomo fajnie być najmłodszym i dodatkowo niepokonanym,
ale to, że jesteśmy niepokonani, to zasługa tylko i wyłącznie zawodników, bo oni odwalają kawał dobrej roboty przez te 90 minut i tylko oni pracują na to, że zespół jest teraz niepokonany. Nikt inny, bo tylko 90 minut nas zweryfikuje, możemy trenować, zakładać sobie różne założenia taktyczne, ale to ci, którzy wychodzą na boisko, albo dają nam zwycięstwo, albo dają nam porażkę. Dlatego na tą chwilę wszystko, cała zasługa tego, jak wyglądamy przez ostatnie 5 tygodni, to jest zespół. Ale tak jak mówię, fantastyczne uczucie być, nie zaznać goryczy porażki i być najmłodszym trenerem na pierwszych trzech poziomach rozgrywkowych w Polsce. Czwarte pytanie, jak oceniasz ostatni remis z Błękitnymi? Jak przebiegają przygotowania do meczu ze Stalówką? O przygotowaniach już mówiłem przed chwilą, ale jeżeli chodzi o mecz z Błękitnymi, wszystkie mecze wyjazdowe to są bardzo trudne spotkania. Jest inne boisko, jest inna wielkość boiska, inaczej reagują kibice, nie wiemy jaka będzie nawierzchnia. Cały czas spotykasz się z czymś nowym na wyjeździe i zawodnicy muszą podwójnie koncentrować się na tym, żeby odnieść sukces. Patrząc z perspektywy ostatnich trzech meczy wyjazdowych, 3 mecze, 6 strzelonych bramek, dawno tego nie było. Szacun dla chłopaków, że wypracowujemy sobie tyle sytuacji bramkowych, ile mamy w ostatnich meczach. Ale najważniejsze jest to, że we wszystkich tych meczach potrafimy się podnieść. Z 1-0 na Bełchatowie, z 2-0 na Kluczborku i teraz na Błękitnych też 2 razy przegrywaliśmy i to, że zespół przeciwnika gra w dziesiątkę, to trochę też nam krzyżuje plany, bo my się przygotowujemy taktycznie pod zespół, który gra w 11 zawodników i wtedy ta taktyka jest sprawdzana, kontrolowana, jak oni wyglądali przez ostatnie 3 mecze. Jeżeli nagle zespół gra u siebie i ma w miarę rozsądny wynik, jak był 1-1, oni całkowicie cofnęli się do niskiej defensywy, no i próbowali wprowadzać kontrataki, czego nie zakładaliśmy przed meczem, bo liczyliśmy na otwartą grę, dlatego musieliśmy spróbować i grać w piłką ataku pozycyjnym. Boisko było bardzo trudne do tego. Dostaliśmy bramkę niestety z kontry na 2-1 i znowu szacun dla chłopaków, że wyciągamy 2-2. Mamy kolejny punkt, kolejny mecz bez porażki i możemy spokojnie się przygotowywać na mecz ze Stalówką. Pytanie numer 5. Pyta Grzegorz Drozdowski. Niebawem derby, motywować piłkarzy chyba nie trzeba. Czy oglądał Pan na żywo swojego rywala i ma przygotowaną taktykę na ten mecz? Tak jak mówię i powiedziałem wcześniej, nie interesuje mnie mecz z Jastrzębiem na tą chwilę. Zainteresuję się meczem z Jastrzębiem dopiero w sobotę, bo mam nadzieję po zwycięstwie ze Stalową Wolą. I będę wiedział na temat Jastrzębia do poniedziałku już wszystko i przygotuję zespół jak najlepiej się da na to spotkanie, żebyśmy mogli w tych derbach walczyć o pełną pulę, bo tylko na tym nam oczywiście zależy. Bardzo się cieszymy, że taki mecz przychodzi i dla kibiców i pod względem piłkarskim, bo na trybunach, z tego co pamiętam, jak grałem jeszcze w Jastrzębiu, to zawsze było między 4 a 6 tysięcy plus nasze 500 gladiatorsów. Powinno być wspaniałe spotkanie i atmosfera na trybunach będzie świetna, a my dołożymy cegiełkę, żeby na boisku piłkarsko jeszcze też podnieść ten poziom emocji na trybunach, żeby wszystko było zazębione, żeby mecz wyszedł idealnie i oczywiście, żebyśmy ten mecz wygrali, bo innego rezultatu, innego celu na ten mecz na pewno nie będziemy zakładać. Pani Magdalena Figura. Ho, ho, ho. Wraz z nastaniem rundy wiosennej i wzrostem temperatury na zewnątrz możemy się spodziewać konkurencji dla oryginalnych marynarek trenera Stokrowca za sprawą pana garderoby. Nie ukrywam, że moim zdaniem, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, jak ja grałem w piłkę, a trener dobrze wyglądał przy linii, dobrze był ubrany i emanował pewnością siebie, ja na boisku też czułem się pewnie. Nie wiem, czemu tak było, ale uznaję, że jeżeli my cały tydzień bardzo dobrze pracujemy i jesteśmy pewni siebie, no to trener jest wizerunkiem całego zespołu. Jeżeli ja bym tam wyszedł w dresie i w trampkach, to ja wiem, że ja jakbym był w tym momencie na boisku, czułbym się z tym źle. Dlatego na mecz wolę być ubrany bardzo dobrze. Mam nadzieję, że też tak wyglądam, a nie tylko zakładam sobie to w głowie. Ale jeżeli chodzi o, i odwołując się do pytania pani Magdaleny, na pewno nie chcę konkurować z trenerem Stokowcem i z jego garderobą. Nie umie się doczekać już lata, mimo tego, że dopiero się skończyło, bo na mecze mistrzowskie zakładam tylko i wyłącznie, że będę ubrany w koszulę, rękaw podwinięty i będę się mógł dobrze prezentować i dobrze bawić przy linii, bo
bo to jest najważniejsze. I nawiązując jeszcze do tej całej linii, do tego trenowania, no uwielbiam żyć z zespołem, uwielbiam ich pompować pozytywnie, uwielbiam ich wspierać, uwielbiam się cieszyć z dobrych chwil, uwielbiam z nimi przeżywać te złe chwile na boisku. Moim zdaniem trener powinien być z zespołem cały czas, to powinien być jak 12 zawodnik, dlatego czasami tam energicznie przy linii reaguje, wymachuje, krzycze, ale myślę, że to im pomaga w młodszych rocznikach. Pamiętam, zdarzały się też mecze, że nie reagowałem energicznie, czy wynik był ułożony, czy dobrze wyglądaliśmy, to chłopaki mi mówili po meczu, jak trener tam nie żyje przy linii, to nam się też jakoś inaczej tak źle gra. Dlatego widzę, że mi to pomaga, im to pomaga, dlatego idziemy w dobrym kierunku. Pytanie od pana Kamila Piechy. Kamil Piecha to jeden z zawodników z rocznika 9-8, który miałem przyjemność prowadzić, był to bramkarz. I zadał pytanie, jakie to uczucie wypuścić spod swoich skrzydeł niesamowity talent piłkarski, jakim był Błażej Mandrysz. A Błażej Mandrysz to był bramkarz, który rywalizował z Kamilem Piechą, więc spotykamy się tu z pytaniem typowo szyderczym. Na to pytanie szydercze postaram się odpowiedzieć w sposób szatniowy. No, talent Błażeja szlifowaliśmy wszyscy przez okres półtora roku. Coś wyrzeźbiliśmy. Ale myślę, że jeszcze troszkę trzeba go poszlifować. Ale tak jak mówię, nie wiem, gdzie teraz Błażej gra. Pozdrawiam go serdecznie. A Kamilowi dziękuję za dwie kłody pod nogi, żeby musiał odpowiadać na takie skomplikowane pytania. No a tu pytanie prosto z Bułgarii. Pan Daniel Kaiser. Pozdrawiamy serdecznie. Czy ułożenie włosów pana trenera to tak zwany rytuał przedmeczowy? Czy w razie potrzeby wróciłby pan na boisko? Jeżeli chodzi o ułożenie włosów, nie pamiętam, kiedy z domu wyszedłem z nieułożonymi włosami, więc to raczej nie jest rytuał przedmeczowy, tylko rytuał codzienny. Jakoś tak muszę gumę czy pastę na te włosy wrzucić przed wyjściem. Takie już przyzwyczajenia, nawyki. Już tego nie zmienię. Mam nadzieję, że te włosy będę miał jak najdłużej, żebym miał się czym bawić przez następne lata. A jeżeli chodzi o powrót na boisko, Nie zakładam. Także patrząc z perspektywy tych 8 pytań, bardzo dziękuję, że mogłem uczestniczyć w tym projekcie pani Roxany, która to wymyśliła. Mam nadzieję, że kolejne osoby również będą się przy tym tak dobrze bawić jak ja. Bardzo dziękuję za zainteresowanie. Mam nadzieję, że nikogo nie zanudziłem, że się trochę wspólnie pośmiejemy. I tak jak powiedziałem na samym początku, chciałbym wszystkich serdecznie zapraszać na te mecze. Zapełniajmy ten stadion. Drużyna walczy, drużyna chce wygrywać i my też. Dziękuję ślicznie. Okazało się, że te 8 od kibiców to nie wszystko. Chłopaki z szatni postanowili sobie poszaleć. No cóż, no to jedziemy. Pytanie numer 1. Co krzyczyli najgłośniej kibice Rowu podczas spotkania w Stargardzie i czy liczysz na takie okrzyki w Jastrzębiu ze strony kibiców Jastrzębia? Chcę bardzo podziękować kibicom, którzy przyjechali na mecz do Stargardu, bo wyjazd jest bardzo długi, intensywny, na pewno musieli poświęcić swój czas i czas swoich rodzin, ale dziękuję za wsparcie i za kibicowanie. Kibice krzyczeli po meczu, wiadomo, do zawodników podziękowania, przybiliśmy sobie piątki, ale też krzyknęli Roland Buchała 23 razy, za co bardzo dziękuję, bo to jest dla mnie bardzo mocne wsparcie, że mogę liczyć na tą grupę kibicowską, która jest z nami na dobre i na złe i nie ukrywam, że po to się pracuje, po to się zarywa noce i po to chce się wygrywać, żeby ci kibice, żeby czuć wsparcie od kibiców. Na tą chwilę jest ono bardzo duże i serdecznie za nie dziękuję i mam nadzieję, że wynikami będę mógł tylko i wyłącznie te wsparcie budować, żeby to wsparcie rosło, bo ja też tu jestem wychowankiem od samego początku, jestem serduchem z Rybnikiem i chcę dla tego klubu jak najlepiej, dlatego się cieszę. Ujęło mnie to, jeszcze raz za to bardzo dziękuję. A pytanie jest w dalszej części, czy liczysz na takie okrzyki w Jastrzębiu ze strony kibiców z Jastrzębia? Z kibicami z Jastrzębia byłem w różnych stosunkach, ale w momencie, gdy już kończyłem przygodę z GKS-em, kibice też mi dziękowali, też skandowali moje nazwisko na trybunach. Część to było szyderstwo, część to były prawdziwe podziękowania,
ale miałem przyjemność grać w dwóch meczach przeciwko GKS-owi i na boisku w Jastrzębiu zawsze były te okrzyki Roland Buchała i nie wiem, czy teraz nie zależy mi na tym, żeby one były, ale na pewno z kibicami z Jastrzębia się dobrze przywitam, dobrze pożegnam. Spędziłem tam 2 lata i wspominam ten okres bardzo dobrze, także liczę na dobre spotkanie przede wszystkim i kibicowskie, i sportowe, a czy będą okrzyki, czy nie, no to już zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Pytanie numer 2. Jeśli miałbyś być superbohaterem, to jakim? Jaka by była twoja supermoc i dlaczego? Superbohaterem nigdy nie chciałem być i chyba nie będę. Moim marzeniem być i odnosić sukcesy w sporcie, w piłce nożnej, być dobrym trenerem i tym superbohaterem może być dla mnie trener. Jaka by była moja moc? Nie przegrywać. I to jest najważniejsze i z tego będę najbardziej szczęśliwy. Trzecie pytanie. Czy szklana piłka naprawdę gromadzi energię? Pyta zaciekawiony piłkarz. Była jedna odprawa przed meczem z Gwardią Koszalin, bo uważam, że każde zwycięstwo, każdy nieprzegrany mecz daje temu zespołowi, ogólnie nam wszystkim pracownikom w klubie, od prezesa po panie, które przygotowują nam szatnie i pomagają w utrzymaniu czystości na obiektach, to napędza i daje pozytywną energię. Przed meczem z Gwardią, nie wiem, czy on wpadł mi do głowy pomysł, że co mecz gramy o taką pozytywną energię. Akurat w biurze prezesa stał fajny puchar w kształcie kuli i uznałem, że tą energię chowamy do tego pucharu i nie możemy jej oddać, żebyśmy się z tym pucharem spotkali po meczu i z powrotem tą energię z tej szklanej kuli wyciągnęli. Było dużo śmiechu z tym związane, ale nie przegraliśmy tego meczu. Mieliśmy 7 100% sytuacji. Energia wróciła do nas i energia jest z nami przez cały czas. I to jest najważniejsze. W jaki sposób, pytanie numer 4. W jaki sposób sztuka zielarstwa ma wpływ na podejmowanie decyzji trenerskich? Nie mam zielonego pojęcia. Przechodzimy do pytania numer 5. Czy to prawda z zasłyszanych plotek, że przechodzisz na weganizm? Nic mi o tym nie wiadomo. Oczywiście trener bramkarzy, trener Daniel Pawłowski bardzo mocno naciska. Czasami kosztujemy jego posiłki na wyjazdach i w szatni. Nie ukrywam, smaczne, ale nie wyobrażam sobie tygodnia bez mięsa, dlatego na tę chwilę weganizm odpada. I pytanie numer 6. Patrząc na ostatnie rotacje w składzie, wymieniają się tylko zawodnicy grający na pozycji numer 10. Pytanie, czemu na innych pozycjach te rotacje nie występują? Jest to najtrudniejsze pytanie, jakie mnie dzisiaj spotkało, ale wisi u nas taka magiczna kartka też w szatni. Ja powiedziałem jedno, mamy kadrę zbudowaną, załóżmy, z 30 zawodników. Na każdej pozycji mam 2 zawodników, których mogę śmiało dać do pierwszego składu i wiem, że będą wyglądać na boisku bardzo dobrze. Ale jedni muszą na tą szansę poczekać dłużej, jedni tą szansę dostają przez to, że nie daj Boże komuś się stanie kontuzja, a jedni dostają tą szansę ze względu na to, że ktoś będzie wyglądał słabiej. Nikt na tą chwilę nie wygląda słabiej. Wszystkie rotacje na pozycji numer 10 były związane z tym, że ktoś w tygodniu pracował świetnie, w meczu rezerw pracował świetnie i po prostu uznałem, że musi dostać szansę od początku, bo pozycja numer 10 plus zmiany na pozycji numer 9, bo Seba z Brychlikiem też się zmienili. To są pozycje, w których najciężej i najbardziej się pracuje i wychodzi największe zmęczenie po tych meczach, bo tam jest naprawdę dużo biegania, dużo pokazywania się na pozycjach i to nie są zmiany, tak jak mówiłem chłopakom w szatni, to nie są zmiany związane z tym, że ktoś wygląda źle. Po prostu rotujemy, bo inni też wyglądają dobrze. Taki mój pech albo taki mój sukces, że obecnie wszyscy wyglądają dobrze i śmiało bym mógł wymienić pierwszą jedenastkę bez powodu i wrzucić 10 nowych, 11 nowych chłopaków, ale tak nie zrobię, bo uważam, że jeżeli drużyna dobrze wygląda w defensywie, no to nie ma za bardzo co rotować w składzie, bo defensywa musi być jednolite, musi być dobrze zbudowana, musi się zgrywać cały czas, a zawodnicy ofensywni to są kreatorzy i w grupie tych zawodników ofensywnych łatwiej mi robić rotacje, ale tak jak powiedziałem, no jest jeszcze 5 meczy, na pewno ktoś dostanie kartki, na pewno ktoś wypadnie i inna osoba dostanie szansę i będzie mogła te 5 meczy kontynuować
bo tak to widzę i mam nadzieję, że tak jak do tej pory współpracujemy w jednej grupie, dobrze się śmiejemy i dobrze pracujemy i dobra jest atmosfera, tak będę mógł dalej przez następne 5 meczy to prowadzić i mam nadzieję, że wygramy wszystkie te 5 meczy, które zostały. Dziękuję ślicznie.